Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Kilka pytań do dzisiaj. Gość, no można powiedzieć, że dość wyjątkowy, ksiądz Józef Kazimierz Ślazyk. Szczęść Boże, księże. Daj Boże, szczęść Boże. Na misjach 28 lat. Nie byłeś w kraju nad Wisłą, jak go nazywasz? Kochasz Polskę i byłeś w Brazylii, Niemczech, obecnie jesteś w Italii, w górach włoskich. Jest gitara, jest sceneria, za chwilę do niej przejdziemy, do tego co tu widzimy, ale jesteś wielkim poetą, który wydał 3 płyty, czy 4. już gotowa? Tak, jest prawie gotowa. I o co to będzie za płyta? No, o życiu, o miłości, o pokoju, o nadziei. A możemy możemy prosić o jakiś utwór. Dobrze. Jestem poetą jednej strofy. Jestem muzykiem jednej nuty. Jestem człowiekiem i nic więcej. Pragnąć nie muszę, a jednak ciągle mi się śni ten obłok we mgle i ciągle marzyłbym nie tylko we śnie. A jednak ciągle mi się śni ten obłok we mgle i ciągle marzyłbym nie tylko we śnie. Skąd u ciebie nuty do poezji, skąd u ciebie poezja, skąd to się wzięło, ta wielka myślę, miłość że do tych... Moja mamusia świętej swoich. Pamięci Petronella zaszczepiła we mnie miłość, talent do wierszy, poezji, książek, powieści, bo u mnie w domu się czytywało książki kiedyś i czytywało się też Biblię, więc psalmy biblijne to jest też poezja. To, co pisali prorocy, to, co pisali psalmiści, to my, poeci, piszemy w postaci dzisiaj współczesnych wierszy. Nie pamiętam, żebyś się rozstał z gitarą. Msza, rekolekcje, podróże, koncerty. Wszędzie tak, z nią jesteś. Od ponad 30 lat podróżuję po świecie z gitarą, głoszę rekolekcje, do Ewangelii dobieram jakąś piosenkę, balladę. I później ludziom mówię o miłości, o nadziei, o pokoju, o wierze. I we Włoszech też uczysz piękne polskie, tradycyjne już pieśni, chociażby barkę po włosku. Tak. Barkę, Czarną Madonnę, tak. Maria di Nazaret, takie pieśni, starsze panie, z którymi pracuję. Bo ja pracuję ze starymi ludźmi aktualnie, ale te starsze panie, można powiedzieć, czarne wdowy ja je nazywam, nawet im napisałem balladę, wdowie tango. One lubią śpiewać na przykład Czarną Madonnę, która jest polską piosenką bardzo lubianą i śpiewaną też przez świętego papieża i poetę, świętego Jana Pawła II. Przejdźmy teraz do tego, co tu widzimy. Legenda. Wielka legenda Krakowa. Dlaczego dzisiaj ta postać i ten portret? No i ta peleryna, którą tutaj mamy i za chwilę o niej opowiemy. Mówmy o tej postaci. Ano dlatego, że wujek Władek, to rodzony brat mojej mamusi, to jest mój przybrany ojciec. Bo ja miałem 6 miesięcy, mój tatuś biologiczny umarł, Marcin Ślazyk. I wujek Władek mnie wziął spod krakowskiej wsi ze Słopnic Szlacheckich do Krakowa i kazał mi się uczyć. A 4 lipca wujek Władek wrócił po 34 latach do Bazyliki z powrotem, bo ksiądz Infuad Raś urządził taki jego kącik w biurze przewodników. I 4 lipca teraz była takie właśnie. I ten portret namalowała siostra Dolorosa Sercanka, a pelerynę, którą widzimy z tyłu, to jest dzieło wujka Władka, bo zbierał tarcze szkolne od młodzieży, kiedy oprowadzał po Bazylice Mariackiej i stworzył taką kamizelkę, w której jest ubrany tutaj na portrecie.
I dwie takie peleryny. Jedna z tych peleryn jest w muzeum w domu Jana Pawła II w Rzymie przy Via Cassia. Ja ją oddałem osobiście w ręce świętego Jana Pawła II na jednej z audiencji w auli Pawła VI. To dlatego mamy tutaj bazylikę, mamy tutaj kościół mariacki w Krakowie. Tak. I co możemy powiedzieć o nim? W czym on był taki szczególny? Ja muszę ci powiedzieć, że oglądałem go na żywo. Pamiętam, jak on oprowadzał. On miał ciągle pełno energii w sobie. On kochał to, co tam było w środku i to, co przekazywał w kościele mariackim. Przekazywał wycieczkom. Wzbudzał naprawdę zainteresowanie wszystkich zwiedzających. Tak, wujek Władek był z wykształcenia przedwojennym nauczycielem po szkole w Starym Sączu. Urodził się w 1907 roku, odszedł do nieba, ja to tak nazywam, nie umarł, odszedł do nieba w 1985 roku. Ja wtedy miałem 25 lat i bardzo mi go było żal, że odszedł. Ja zostałem 3 razy osierocony przez ojca. Raz jak umarł mój ojciec biologiczny, Marcin, kiedy miałem 6 miesięcy. Drugi raz w 1985 roku umiera mój opiekun, wychowawca, wujek Władek. A trzeci raz, 2 kwietnia 2005, umiera święty Jan Paweł II. To też był taki mój duchowy ojciec. Wujek Władek urodził się w 1907 roku, zmarł w 1985. Przedwojenny nauczyciel, partyzant, akowiec, społecznik, statysta w filmach historycznych Polańskiego, Wajdy, Zanussiego, na przykład Z dalekiego kraju, taki film o papieżu wyszedł. Wujek Władek tam występował jako... W Krakowie go nazywano Wernychorą, Wajdelotą, postać z ołtarza mariackiego, a w Słopnicach, w gminie, gdzie się urodził, na stronie gminy jest zapisany jako Samarytanin ze Słopnic, bo on pomagał bardzo dużo ludziom ze wsi podkrakowskiej, jak było potrzebne do szpitala, gdzieś na uniwersytet, jakieś potrzeby studentów, młodzieży, to wujek Władek zawsze pomagał. Te tarcze zostawiali przewodnikowi, twojemu wujkowi, wszystkie wycieczki szkolne, które były. Tak. I on sobie to przepięknie wymyślił i w tej pelerynie chodził. W tej kamizelce chodził. To było coś niesamowitego. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że tak ukochał to, co robił, bycie przewodnikiem w kościele mariackim, że zostawił Uniwersytet Jagielloński. Tak, pracował jako bibliotekarz na Uniwersytecie Jagiellońskim, a świętej pamięci arcybiskup Baziak, lwowiak, kiedy Niemcy zwrócili ołtarz Wita Stwosza, złożony został w komnatach na Wawelu, to poszedł arcybiskup Baziak za: panie Władziu, idziemy na Wawel zobaczyć ołtarz. No i od tego czasu wujek Władek się zakochał w tych figurach rozłożonych i arcybiskup Baziak mu zaproponował, żeby był zakrystianinem i przewodnikiem w Bazylice Mariackiej, żeby miał pieniążki na nasze wychowanie, bo on wychował 20 bratanków, siostrzeńców i kuzynek. Brał nas z tej wsi pod kraj. Ja jestem jednym z 20 jego wychowanków. To jest historyczna postać. Słopnic. I Krakowa. Tak, historyczna postać Krakowa. Poświęciłeś mu jakiś wiersz? Poświęciłeś mu jakąś jedną nutkę swojej twórczości? Piszę o nim, opowiadam i myślę, modlę się za jego sprawą, żeby mnie Pan Bóg trzymał w zdrowiu i żeby talentu mi nie zabrakło. I będzie na wieki w swoim sercu. Na gitarze widzimy wielką postać Jan Paweł. Polaków. Jan Paweł, aż się uśmiechnąłeś. Tak. To jest twój idol, tak możemy powiedzieć? To jest twój wzór? Wzór może być idol. No to jest taki wielki człowiek. To jest taki kolejny twój ojciec, którego bierzesz. Tak, to już powiedziałem o tym, że jak odszedł do nieba, to płakałem też za nim. Byłem 3 dni i 3 noce na placu świętego Piotra, jak odchodził, więc widziałem na własne oczy to jego odejście. I to zgaszone światło w oknie. Tak, i o nim też piszę, śpiewam i opowiadam. I po jego odejściu napisałem do Barki jedną ze zwrotek, którą mogę zaśpiewać. Zagrasz nam coś jeszcze? Czy dla Jana Pawła II, czy o Janie Pawle II? O Janie Pawle II. Jedna z piosenek, którą mu, proszę bardzo, którą mu napisałem. Już wiem, co to będzie. Część po polsku, część po włosku. Jan Paweł II jest naszym świętym, Karol Wojtyła uczy jak żyć,
Jan Paweł II jest naszym świętym, Karol Wojtyła uczy jak żyć. Od kiedy się urodził, wiem, zaufał Bogu sercem swym, bo w jego oczach niebo lśniło. Razem z Jezusem dźwigał krzyż Giovanni Paolo, El Nostro Santo, Karol Wojtyła, l'amico di Gesù. Jan Paweł II jest naszym świętym, Karol Wojtyła uczy jak żyć. Nadzieja była jego drogą, miłość on światu zawsze niósł. Darzył czułością małe dzieci i tak jak Jezus kochał je, Jan Paweł II jest naszym świętym, Karol Wojtyła uczy jak żyć. Giovanni Paolo, El Nostro Santo, Karol Wojtyła, l'amico di Gesù. Grywał on w piłkę tak jak z nut, jeździł na nartach po mistrzowsku, pisywał książki i poezje i nieraz żarty opowiadał. Jan Paweł II jest naszym świętym, Karol Wojtyła uczy jak żyć. Giovanni Paolo, El Nostro Santo, Karol Wojtyła, l'amico di Gesù, cza, cza, cza. Brawo. Piękny. Pięknie zasłuchałem się. Super. Poezja. Wracamy do tego tematu. A kiedy przestaniesz pisać, kiedy przestaniesz grać, kiedy przestaniesz tworzyć? Jak odejdziesz już na tą zasłużoną Jak umrę, przestanę pisać, a dopóki żyję, to będę pisał i śpiewał. Kochasz kraj. Bardzo. Na starość chcesz wrócić do Polski. Tęsknię do kraju nad Wisłą, mocno. Plany twoje związane z kolejnymi koncertami i kolejną twórczością, kolejną płytą, to plany dotyczące przekazu swojej twórczości. Tak. W całości to już będzie podsumowanie, czy kolejny temat szykujesz dla swoich fanów? Moim marzeniem, warto marzyć, warto śnić, warto po prostu żyć. Moim marzeniem jest zebrać moich dawnych przyjaciół, między innymi pana też, panie redaktorze, bym zaprosił, bo pan jest basistą. I żebyśmy... Jurka Mackiewicza, Piotrowskiego, Krzysia, to są polscy muzycy, którzy kiedyś, 30 ponad lat temu, ze mną występowali na wieczorach poezji śpiewanej w Węźle, duszpasterstwie akademickim w Łodzi u Salezjanów. I powtórzylibyśmy ten wieczór poezji właśnie poświęcony poecie Herbertowi, Twardowskiemu, Bardowi i poecie Kaczmarskiemu, o takie rzeczy, żeby zrobić turnę po Polsce. Musimy za chwilę kończyć. Ja tylko dodam jeszcze, że układasz poezję, układasz pieśni o Janie Pawle II. Nie chcesz, żeby pamięć o nim się zatarła. Oczywiście, żeby, że tak trzeba. Żeby ktoś o nim śpiewać, opowiadać. Przypomniał sobie o nim tylko w jakąś tam rocznicę. Chcesz, żeby on był ciągle żywy każdego dnia w sercach? Żeby była trwała ta pamięć, tak. Tak. Bardzo tego pragnę i chcę. Proszę bardzo, przerwałem. I? No i myślę, że Jan Paweł to był taki największy z Polaków, który pomógł Polsce być dumną, zawierzył ludziom. Wujek Władek też. To bardzo dobrze starej daty znał. Ludzie, tak, znał się osobiście, no bo jako zakrystianin w Bazylice Mariackiej to wielokrotnie. Jako biskup Krakowa Karol Wojtyła tam odprawiał msze święte, a wujek Władek mu przygotowywał szaty. Dziękuję ci bardzo za przybycie do studia, za tę piękną poezję. Ja dziękuję za zaproszenie. Co się z nami podzieliłeś i opowiedziałeś nam o kawałku swojego życia. Bardzo szczerze. Dziękujemy ci serdecznie za to. I zapraszamy ponownie. Wiem, że już we Włoszech na ciebie czekają. Już tęsknią za tobą, za twoją poezją i za twoim śpiewem. Ja tylko życzę ci na drogę wszystkiego dobrego i
I żebyś wydał kolejną swoją książkę, w której... I płytę. W której zmieścisz swoje przemyślenia jako poeta. Bóg zapłać za zaproszenie do waszego studia w Płocku. Pozdrawiam was, szczęść Boże. Niech wam Pan błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A ja zapraszam na kolejnego gościa w kilka pytań do...